Hej, hej, witam was w kolejnym materiale poświęconym Dead by Daylight. Dzisiaj, tak jak wam zapowiadałem w ostatnim filmie w zasadzie poświęconym DBD, dzisiaj przedstawię wam 5 najlepszych konceptów na DLC związane z Dead by Daylight. Oczywiście większość akurat tych konceptów pochodzi z innych kanałów, więc linki do pełnych konceptów będziecie mieli w opisie tradycyjnie, więc tutaj nie będzie żadnych problemów. I zaczniemy sobie od konceptu i w zasadzie z samej myśli DLC, która krąży po internecie i powiedzmy, że według mnie również będzie ona bliska prawdy, mianowicie mowa tutaj o FNAF-ie, że FNAF się kiedyś może pojawić w DBD i prawdopodobnie właśnie pojawi się jako sam killer, bo w tym momencie będzie to ciężko wrzucić tam jakiegokolwiek surwa, ale dałoby się to zrobić Springtrap bądź jakikolwiek inny animator z serii FNAF. Mroczny klimat, naprawdę pasujący do świata DBD, fabularnie też dałoby się to uzasadnić, tak jak wam mówiłem w odcinku poświęconym uniwersalności świata Dead by Daylight, kartę macie przypisaną teraz, więc jeżeli nie oglądaliście, możecie do samego filmu zajrzeć. Tak jak powiedziałem, mroczny klimat, akurat gracze DBD ucieszyliby się z takiej współpracy, patrząc na to, że w październiku właśnie również wychodzi film o FNAF-ie, więc w tym momencie tematycznie jak najbardziej się to po prostu zbiega z czasem i myślę, że jest niewiele osób, które nie kojarzy FNAF-a, w zasadzie całej serii FNAF, niezależnie czy finalnie w grze ewentualnie by wylądował Springtrap, czy jakikolwiek inny animatron. Outlaścik. Mianowicie w tym momencie mało prawdopodobne jest, że jakiekolwiek postać z uniwersum Outlasta wyląduje w DBD z powodu wydania przez studio Red Barrels Outlasta Trial, który jest klimatycznie bardzo podobny do DBD, więc prawdopodobnie dlatego nigdy nie zobaczymy nikogo z Outlasta w DBD, aczkolwiek same koncepty są dla mnie jak najbardziej fajne. Bo chociażby mamy koncept i w zasadzie potencjał na wykorzystanie głównych przeciwników z pierwszej części gry, jak mielibyśmy również podmapkę szpitala i ewentualnie, jeżeli chcemy się skupić na drugiej części gry, no to mamy kolejną podmapkę, jeżeli chodzi o farmę i mamy Knota czy jakiegokolwiek innego szaleńca, którego możemy spotkać w samym drugim Outlaście. Klimacznik mroczny, mocny i dla wszystkich osób, które śledzą powiedzmy horrory, jeżeli chodzi o gry, no to temat jest najnormalniej w świecie znany i no myślę, że znalazłoby się parę osób, które chciałby takie DLC zobaczyć. Slender, postać, której też w zasadzie nie trzeba nikomu przedstawiać. Kolejny potencjał, jeżeli chodzi o pod mapę Macmillana chociażby. Zresztą umówmy się, Slender jest na tyle kultową postacią, że wrzucenie go do DBD napędziłoby niemały hypik dla samej gry, coś pokroju jak chociażby współpraca z serią Resident Evil. Tak samo jak głośnym i w zasadzie kąśliwą współpracą byłoby wrzucenie do DBD Pennywise'a, czyli głównego złola z Prozy Kinga o podtytule, a w zasadzie o tytule It, czyli to. Koncept też już długo krąży po internecie, jest on fajny, klimatyczny, mroczny, bardzo zwłaszcza dla osób, które czytały książkę czy oglądały sam film. Devsom też w zasadzie taki koncept DLC mógłby się spodobać, bo mogliby wypuścić właśnie Pennywise jako killera, jednego surfa i do niego po prostu sprzedawać różne skórki dzieciaków, które próbowały, a w zasadzie walczyły z Pennywise'em w pierwszym, jak i drugiej części filmu. W zasadzie mówimy o tym podzielonym filmie. Więc w tym momencie Devsi mogliby sobie dodatkowo na tym zarobić, a jak wiemy, Devsi zarabiać lubią. I na sam koniec Amnesia, seria gier, która już swoje lata ma, ale w zasadzie w tym roku dostaliśmy nową produkcję pod tytułem Bunker
oraz gierkę z 2019 roku. Mam tutaj również trochę konceptów, w zasadzie parę pomysłów można byłoby, jakie postaci, map i tak dalej, po prostu zagarnąć z tej gierki, po prostu nawiązać z po prostu twórcami jakąś współpracę. Najbardziej kąśliwa, myślę, byłaby mianowicie pierwsza część gry, mapa, gdzie po prostu biegalibyśmy surwami. Po zamku myślę, że dla osób, które grały te prawie albo nawet ponad 10 lat temu w tą gierkę, byłoby to jakieś nawiązanie do przeszłości i myślę współpraca, która by po prostu się opłaciła. Dobra, i to by było na tyle. W zasadzie byłoby jeszcze parę innych gierek bądź innych filmów, które mogłyby wylądować w DBD, jeżeli będziecie chcieli, to po prostu zrobię wam drugą część takiego materiału i w zasadzie dajcie znać, co dla was mogłoby wylądować w DBD, co lepiej, żeby nie było dodane i jakby to wszystko mogło wyglądać. Dajcie również znać, czy będziecie chcieli ewentualną drugą część takiego materiału. Ja was zapraszam na Twitcha oraz Discorda, bo tam macie informacje o nowościach, które się pojawią na kanale. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Hej, hej.